Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Panie Rzeczniku, Koleżanki, Koledzy Posłowie. Procedowane projekty ustaw o postępowaniu wobec osób ze zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenia życia jest regulacją długo oczekiwaną przez polskie społeczeństwo. Przynosi nam bowiem odpowiedź, przynajmniej stara się przynieść odpowiedź na pytanie, co zrobić z osobami, które dopuściły się najcięższych przestępstw, wobec których nie było podstaw do orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na poczytalność w momencie popełnienia przestępstwa. Przynajmniej dwa z zaproponowanych rozwiązań zasługują na szczególne podkreślenie, chociaż oczywiście obydwa projekty są niezmiernie ważne z samego faktu, sam fakt, że się pojawiły, są ważne z punktu widzenia społecznego, ale na dwie sprawy chciałam zwrócić uwagę. Wprowadza się możliwość zastosowania przymusowej terapii wobec osób z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami preferencji seksualnych, jeżeli wymagają tego okoliczności odbywania kary, jak i sama groźba popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko życiu. Tworzy się Krajowy Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych pod auspicjami ministra zdrowia. Przygotowane zapisy są wyrazem pracy od podstaw, a nie drogą na skróty polegającą wyłącznie na zaostrzeniu penalizacji czynów zabronionych, o czym zapewne będzie w następnym punkcie obrad. Dobrze się stanie i dobrze się dzieje, że w ogóle te projekty się pojawiły, za co bardzo serdecznie dziękuję zarówno ministerstwu, jak i wnioskodawcom poselskiego projektu. Mimo że one się różnią, ale starajmy się rozwiązać ważny problem. Identyczne przepisy, bądź bardzo podobne jak w przedłożeniu rządowym, funkcjonują w niektórych krajach Europy, na przykład w Niemczech. Niemniej jednak nasuwa się pytanie. W analizie finansowej bardzo dokładnie został określony koszt funkcjonowania ośrodka oraz docelowa liczba pacjentów. Co w sytuacji, gdy stosunkowo szybko jednak może się okazać, że docelowa liczba pacjentów, że liczba pacjentów będzie znacznie większa, choćby z tego powodu, że kryteria będą się zmieniały w trakcie pracy. Jak wtedy będą wyglądać kryteria przyjęć do tegoż ośrodka i czy na tą okoliczność, czy taka okoliczność miała miejsce w innych krajach, w których wprowadzono podobne rozwiązania, jak sobie z tym poradzono? Dziękuję bardzo, a szczególnie dziękuję za to, że wszystkie kluby poselskie jednak zdecydowały się na pracę nad tymi bardzo ważnymi z punktu widzenia społecznego ustawami. Dziękuję bardzo.